zaczyna od palmowej niedzieli, ale to już najlepiej wie Grażynka na ten temat. No, palmowa niedziela, no to wiadomo, tydzień przed Wielkanocą. I były święcone tradycyjne palmy. No ja akurat to wiem, bo robię te palmy. I też od samej wiosny zbiera się różne kwiaty, zioła, sadzi się, sieje, żeby później na zimę uzbierać, ususzyć, żeby na te palmy już na wiosnę było, nie? No i także zawsze tam zbieraliśmy coś. No trzcina musiała być, najważniejsza była trzcina. No były jakieś trawy suszone, kwiaty suszone. No i oczywiście barwinek, bukszpan dodawało się do tych palm. No dzisiaj to tylko przeważnie bukszpan, ale kiedyś to więcej barwinek, bo tych bukszpanów to nie było. I robiliśmy palmy, zanosiło się do kościoła, było poświęcenie tych palm, była uroczysta msza, procesja z palmami, a później przychodziło się do domu, brało się taką palemkę i się po głowie stukało, mówiło się, palma bije, nie zabije, a za tydzień wielki dzień. No? Za 6 lat Wielkanoc. Tak. Dodatek jeszcze. I to tak, no ciekawie to było. Ja na przykład no, bardzo lubię te palmy wić i robić, także... Palma zawsze była cały rok na najważniejszym tak, miejscu. Za obrazem. Za obrazem zakładano ją. Na ścianę. No, korzystano z niej, no, jak bo jakoś chodził po kolei, tak, to się brało jak właśnie ktoś inny do święcenia, na przykład ktoś odchodził tą wodą święconą, kropiło się, czy przy tych właśnie wcześniej wspomnianych ślubach tak, też tak. się święciło wodą święconą i palmą, bo kiedyś kropideł nie było, jeszcze, tylko palmy. Ale to już Wielkanoc, jak Wielką Niedzielę przychodziło się z rezurekcji, to też właśnie tą palmę, święconą wodę się brało i szło się całe obejście święcić. Obejście, pole, pole, pole. Tak. To taki symbol palmy. No, jeżeli już przechodzimy do Wielkanocy, no tak. To oprócz tych już wcześniej będziemy mówić, jeszcze będziemy mówić o tych zwyczajach, ale też wiem, że taki nakaz, to rodzice przykazywali nam, pamiętajcie, Wielką Niedzielę warto pójść nad wodę, zobaczyć rybę. To będzie zdrowie przez okrągły rok. Ja to pamiętałam. Pierwsze co to w wodzie się umyć. Albo w wodzie, to w wodzie umyć się, przynieść wody, umyć się, tak? I potem też już po śniadaniu tym wielkanocnym to wyjść, zobaczyć rybę, to będzie zdrowie. No jeżeli ktoś tam mieszkał w pobliżu wody. I jak mówię, to ich zawsze brano tą święconą wodę, nowo poświęconą wodę i wychodzono w pole, zagony tam gdzieś na skraju. Święcono, czy na rozstaju dróg, czy jakieś pole, obejście pole. A ja pamiętam, że jeszcze był taki zwyczaj, no chyba zwyczaj, że kto pierwszy z rezurekcji dotarł do domu, no to ten miał zagwarantowane szczęście, dostatek. I ten pierwszy wyjdzie w żniwo, że najszybciej dojrzeje zboże. To nieraz te końmi, to takie przypychanki, nieraz dochodziło nawet do takich scesów pod kościołem, bo który gospodarz wcześniej, no bo przecież pamiętam, że zawsze na rezurekcję to był wóz wyścielony, bo tam niekoniecznie bryczka, ale konie, wóz wyścielony, siadało się i zawsze nam tata pamiętał, tylko szybko wychodźcie z kościoła i wsiadamy i jedziemy do domu. Bo się jeść chciało. No, nie tyle. Bo już można było kiełbasy. Nie wiem jak gdzie, ale u nas w domu to Wielką Niedzielę w żadnym wypadku można się było kłaść i spać, tak. Bo zboże wyłoży tak, się na polu. Tak, to też pamiętam. I chwasty zarosną. Tak, zboże tak. Się wyłoży i chwasty zarosną. Gospodarz nie miał prawa się położyć.